Witajcie kochani, jestem Andrzej Grot. Mieszkam tutaj, z Warszawy jestem. Ogólnie z Biela, ale jestem z nieba. I po prostu, zanim jeszcze nie znałem tego kościoła, byłem chory na padaczkę. Każdy może zna tą chorobę. I po prostu przyszłem do tego kościoła, miałem wielkie przekonanie, żeby przyjść w najbliższą niedzielę po oddzielonych 2 tygodniach tutaj, jak usłyszałem Ewangelię od Damiana. I miałem niewyleczalną chorobę padaczkę. Brałem bardzo silne leki psychotropowe na kwasie. I ja myślałem, że to już zostanie w moim życiu na zawsze, ta choroba. I po prostu ja przyszłem tutaj do tego kościoła, jeszcze nie znałem tych ludzi. Przyszłem po raz pierwszy na uwielbienie Boga, na Kasprzaka. Wtedy był kościół i po prostu Artur położył na mnie ręce i ludzie się modlili. Ja poszłem do domu, mój ojciec, jak wróciłem do domu, kazał mi wziąć leki. Ja powiedziałem, że nie będę żadnych leków brał. Bo wiedziałem o tym, że mówi do mnie diabeł. Ja zaprzestałem wszelkie leki brać. Zaprzestałem też chodzić do neurologa. I po prostu... ta choroba odeszła. Jej nie mam. Nie mam napadów. Miałem napady codziennie prawie. We 3 osoby nie mogli mnie utrzymać. Amen. Amen. Miał padaczkę, nie ma padaczki.